bezpieczniej byłoby kupić ze sklepu. No poza tym ta gitara wtedy na pewno jest nowa, chyba że jest inaczej zaznaczona. Instrument oznaczony stemplem D na korpusie lub gryfie, co mniej uczciwi sprzedawcy zakrywają albo pomijają ten fakt w opisie. Według dystrybutora nie nadający się do gry bez interwencji serwisu lutniczego ze względu na wady produkcyjne lub usterki, często nadający się do naprawy, regeneracji lub na części. Przynajmniej szczerze powiedziane jest, nie wiem gdzie jest ten stempel D, nie wiem czy to jest gdzieś tutaj ten stempel D, czy to jest gdzieś tutaj na korpusie. Ten stempel? Nie mam pojęcia. Widzę, że chyba tutaj jest jakaś podejrzana sprawa z tymi stemplami. Czyli ja właściwie teraz, jeśli coś takiego jest napisane... Aha, opis wady. Posiadam dwa egzemplarze, które posiadały źle ustawioną akcję strun. Serwis usunął usterkę poprzez obniżenie siodełka gryfu i prawidłowe ustawienie pąstka. Instrument jest w pełni sprawny, ustawiony i gotowy do gry. Akcja strun jest niska i komfortowa, a gryf jest prosty. Instrument nie nosi śladów użytkowania, ale ma odbity stempel D na korpusie i gryfie. Bardzo mnie zastanawia, gdzie jest ten stempel D, bo jakoś go tutaj nie widzę. Chyba to będzie gdzieś tutaj taka... Nie wiem, powiem wam szczerze, zdjęcie nie ostre są, więc nawet ciężko je wyłapać. No z drugiej strony, dobra, jak ktoś powiedzmy pójdzie na wiarę i stwierdzi, że brałby, że wierzy tutaj sprzedawcy, no to ta gitara też jest jak najbardziej fajna. Kolejna zresztą z serii, znaczy z firmy Harley Benton, prawda? Czyli to już się spotkaliśmy z tym. Według mnie mógłby być fajnym wyborem jako pierwszą gitarę. Harley Benton Junior, widzę, że tutaj jest już krótka mezura w takim razie. Skala 565, to jest gitara dla dzieci. Aczkolwiek ta gitara właśnie według mnie, no to jest taki kształt Stratocaster. To jeszcze taki jest super Stratocaster z racji tego, że mamy te rogi takie zaokrąglone tutaj, takie dość ostrawe. Ale dobra, to jest gitara dla dzieci, więc dla małych dzieci, więc to jakby nie bierzemy pod uwagę. Cena jest nieduża, ale to nam od razu odpada. Gitara elektryczna Harley Benton. Znowu Harley Benton. No i znowu ta sama sytuacja, co wcześniej była w tamtej gitarze, że nawet nie pamiętam firmy. Mamy tutaj tu wajchę, czyli mostek tremolo jednostronny, który znowu będzie się powtarzała ta sytuacja, że jak będziemy się nim bawić, to on po prostu będzie rozstrajać nam struny i będzie w ogóle nie zabawa, tylko będzie rozpierniać, będzie dziadostwo. No konstrukcja tam taka jak wcześniej. No oczywiście też chodzi też o to, że jakie mamy drewno, jakie mamy drewno podstrunnicy, drewno gryfu, drewno korpusu. Jednak mimo wszystko prawie że standardowo to one będą takie w tym kształcie, będą właśnie z lipy, ten jak korpus. Szyjka będzie, czyli od spodu to jasne drewno, to będzie klon, a gryf palisander. To mniej więcej taka sama będzie opcja w prawie wszystkich tych gitarach, o których mówimy. Harley Benton, znowu Telecaster. Tylko po prostu inny kształt. No widzę, że Harley Benton tutaj wojuje, że tak powiem, rynek. Znowu body, czyli korpus mamy z lipy, szyjkę mamy z klonu. Gryf palisander, czyli generalnie te same drewna, co z tamtego pozostałego. Przetworniki, no troszeczkę inne z wyglądu, bo tutaj mamy taki właśnie chromowany, że tak powiem, ten single tutaj. No, w porównaniu z, na przykład z gitarą, którą przed chwileczką zamknąłem, to na przykład ten ma o dwa przetworniki mniej. Przepraszam, o jeden przetwornik mniej, ten taki na środku, prawda? O jeden single mniej. No tutaj to raczej, tak jak też wcześniej wam mówiłem, że z racji tego, że tutaj ma pojedynczy przetwornik, a nie ten humbucker, czyli te, prawda, połączone z połączonymi cewkami, to na przesterze będzie troszeczkę słabiej brzmiało, aczkolwiek oczywiście to jest tylko jedna strona medalu, bo przester to jest związany i z rodzajem samego przesteru, z rodzajem wzmacniacza, z rodzajem gitary, z rodzajem przetwornika, więc to, żebyśmy tutaj się zrozumieli, że to można modyfikować. Nie tyle, że na przykład kupimy tą gitarę, możemy mieć zarąbisty piec i będzie w miarę fajnie brzmiało. Jak kupimy taką gitarę i kupimy kiepski piec z kiepskim przesterem, to będzie w ogóle shit, to będzie gówno, no nie? A nie granie. Ale
Ja na przykład dość lubię nawet te Telecastery. Tutaj jest takie śmieszne, odcięte ta nakładka, ten taki jakby taka osłonka. Maskownica taka. Tam w środku jest, tam dziura jest, gdzie są kabelki. I ona tak jest śmiesznie ucięta. No nie wiem, według mnie ta gitara byłaby całkiem fajna. No dają w zestawie Paragon. Uwaga, Paragon to jest niespodzianka. Gitara, klucz do regulacji, klucz imbusowy do regulacji śruby wewnątrz gryfu. No to już byśmy w innym filmie odnośnie tej regulacji sobie pogadali. Fajna gitara, całkiem fajna gitara. Jak ktoś nie chce siekać takiego ostrego metalu, to jak najbardziej bym polecał. 385 zł, naprawdę. To byłby fajny wybór. Gitara elektryczna Everplay. Tu się nam troszeczkę zmieniła marka, aczkolwiek też zmieniły nam się parametry samej gitary, z tego co widzę. Widzę, proszę was, kochani. Nie, dobra, nie idziemy dalej. Wiem, że dostajecie pewnie oczopląsło. To ta różowa jest zarąbista. Ha, 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 lol, ukulele. Ale dobra. Everplay to już jest taka firma, która troszeczkę na rynku jest bardziej. Znaczy bardziej rozpoznawalna, znaczy taka dłużej rozpoznawalna, ona istniała dużo wcześniej niż Harley Benton, bo ja pamiętam już dawno, dawno taka firma Everplay istniała. No nie jest znowu też jakimś najwyższych lotów, generalnie robią takie budżetowe gitary, tak jak Harley Benton, aczkolwiek tutaj na przykład tak, nie wiem, czy tam u was dobrze to widać. Plusem jest to, że mamy dwa single, prawda, tu jest single. Tu jest singiel i jeden humbucker, czyli generalnie ta gitara byłaby do grania możliwie najszerszego spektrum muzycznego, prawda? Od jakichś takich lżejszych utworów akustycznych wręcz, po jakieś takie rockowe, metalowe. Więc jak najbardziej układ humbucker, singiel, singiel, czyli HSS. To musicie zawsze zapamiętać, HSS. To chodzi o to, że mamy właśnie ten humbucker tutaj. To jest super układ, że tak można powiedzieć. Jeśli komuś się podoba ten kolor, to warto byłoby wziąć, aczkolwiek jest tutaj duży minus z racji tego, że jest znowu ten jednostronny mostek tremolo. No to jest kwestia taka, że zawsze możemy go wykręcić, wypierniczyć, nawet wywalić i wtedy gitara jest idealna do grania, że tak można powiedzieć. Ale ja bym wolał, jeśli miałbym wybierać, to wolałbym gitary, które jednak mimo wszystko nie ma mostka ze sprężynami, bo to jest pod spodem sprężyny, które mimo wszystko w jakiś troszeczkę inny sposób powodują wybrzmiewanie tej gitary. O, widzicie, tu jest dość fajnie pokazane to. Przełącznik pięciopozycyjny, no bo tu mamy, prawda, raz mamy dźwięk tylko z tego, tylko z tych dwóch, czyli raz, dwa, trzy, później z tego i z tego równocześnie i piąty to będzie, że tylko z tego idzie sygnał, prawda? To możecie nie wiedzieć, to może jeszcze jakieś filmiki odnośnie samej budowy gitary będę mówił, bo teraz spróbuję na szybko, bo już mamy 28 minut tego filmu. W ogóle piszcie tam w komentarzach, czy to jest fajna opcja robienie takich długich filmów opisujących sprzęty. Mamy jeszcze trochę stron do otworzenia. Gitara elektryczna Everplay Sunburst. ST2 SSH, czyli tutaj mamy kolejną konstrukcję. HS. To na razie myślę, że tak zrobimy. To wam pokażę i zrobię później drugą część tego filmu, żeby skrócić, żeby po prostu nie przedłużać. Kolejna właśnie Everplay, czyli ta sama firma co wcześniej, tylko po prostu inny kolor, inne wykończenie. To jest Sunburst, że takie, jakby powiedzieć, słoneczne wypalenie, no nie wiem jak to nazwać. Generalnie to byłoby, czekajcie, muszę to sobie zamknąć. Generalnie to byłoby, jak wtedy patrzyłem, Olcha Klon, to jest to samo właściwie co tamta wcześniejsza. Nie wiem, posłownica Blackwood, czarnodrzew, to właściwie się pierwszy raz teraz spotykam, żeby się Blackwood. Faktycznie taki czarny, bo heban jest czarny, to jest heban, to jest właściwie najdroższe drewno, a tu widzę, że mają jakiś czarnodrzew, no nie wiem. Trudno mi ręczyć za to coś, za takie drzewo, aczkolwiek no skoro taki rodzaj drzewa, to na pewno no muszę prawdę pisać, nie? Ale cena jest 389. Dobra, to był ostatni filmik, poczekajcie na następny, postaram się go jak najszybciej wrzucić, bo tutaj już mamy pół godziny gadania, więc litości już mnie gardło boli, także
Także czekajcie na następny i piszcie komenty.